witam, moja jednostka Ambergris standard 7 kW. Tak wygląda podczas pracy. Będzie zbliżał się defrost, którego muszę pilnować. Może to będzie widać, jak się wyłączy tylko wentylator. Muszę lecieć do kotłowni. Może będzie tutaj widać, pokazuję teraz dół dla zainteresowanych. Nie wiem, czy mam za dużo gazu, czy za mało. Może ktoś się określi w tym temacie. Może ktoś mi pomoże. Chętnie posłucham. Tutaj widać mój zestaw rozruchowy. Trochę śmieszny. Kawa i piwo bezalkoholowe. Ale jak człowiek długo siedzi, to potem uciekają siły, tak? Tak to u mnie wygląda z tyłu jest to troszkę inaczej. Tak to wygląda, czy to dobrze, czy to źle, też nie wiem. Tak to wcisłem, tak to wyglądało. Zrobiony prowizoryczny opływ wody. Na razie niesprawdzony. Hałas, jaki jest, każdy widzi. W tej jednostce 7 kW wentylator nie moduluje prędkości, moduluje tylko sprężarka. Podobnoż wersja plus jakaś tam ma już modulację wentylatora, a tutaj tak to wygląda. Mówię, zaraz muszę uciekać. Jeszcze tylko tak nawiążę, tutaj jest mój zestaw taki do ogrzewania wody, który na tą chwilę jest wyłączony, bo musi tu być glikol, a ja przerabiam całą instalację, przerabiam wodno-ogrzewczą i teraz to jest w takich mocnych powijakach. Ten zestaw też kiedyś przedstawię. No, tak na szybko to by było tyle. Mówię, jakby ktoś mi tu mógł pomóc, czy można tu jakoś to określić na tym, czy tu jest za mało, za dużo gazu, to byłbym wdzięczny. Nie wiem, co się tam w kotłowni teraz dzieje. Jak się tu zrobić? Może zrobię pauzę i spróbuję coś pokazać na poborze prądu. Już jestem. Jestem teraz w kotłowni. Jednostka idzie na niskich parametrach. Na bardzo niskich parametrach. A pobór prądu to jest 5 A. Spróbuję ją pilotem troszkę wkręcić. Na wyższe parametry, wtedy może ten defrost się przyspieszy. Będę musiał to na chwilę znowu przerwać, zrobić pauzę, gdyż muszę się do niego przygotować. A tu jest to urządzenie, które mi pilnuje tego defrostu, będzie mi sygnalizowało, jak temperatura poleci na dół. Tak jak mówię, zrobię na chwilkę pauzę. Włączyłem teraz na chwilkę nagrywanie, bo będzie zaczynał się defrost. Prąd spada, zaraz będzie spadał. Będzie to widać, mam niskie parametry teraz na defroście, będzie to widać przy temperaturze. Już jedzie. Jeszcze nie. Teraz chyba dopiero. Pokazuję temperaturę wymiennika zewnętrzną.
Teraz słychać w tle, odezwał się mój alarm, który mnie informuje o defroście. Muszę teraz zapauzować, żeby przygotować się do wyłączenia jednostki. Witam po pauzie. Tym razem jednostkę wyłączyłem wcześniej w inny sposób. Widać, że tu temperatura pójdzie teraz na dół. Będzie wracała, bo tak jak mówiłem, pompka cały czas chodzi. Jeszcze raz tutaj proszę o wyrozumiałość, bo kręcę to wszystko sam. Temperatura nam wraca wymiennika, czyli temperatura zewnętrzna. Mówimy cały czas o temperaturze zewnętrznej wymiennika, którą mierzę w tym tutaj, w tym miejscu. Podjadę teraz znowu na parametry, jakie mamy tutaj widoczne. Czyli tak, temperatura cienka rurka gazu to jest 6 stopni gdzieś około, gruba rurka 32. Temperatura wody jest w granicach tam 30 stopni. Tak jak mówię, sprężarka stoi. Ten defrost teraz wygląda tak, że tutaj ten parametr grzania na grzejnikach był niski, bo 30 kilka stopni. W porównaniu z moim, z Władem małym wody, no było już bardzo blisko, bo to wszystko jest na krawędzi. To jest wszystko na krawędzi, że ta moc na wymienniku, znaczy nie tak, że ta energia, która jest skumulowana w grzejnikach, brakłoby jej tutaj do tego defrostu. Teraz w tym momencie pracuję jakby teraz nad systemem wspomożenia tego defrostu. Można to zrobić w różne sposoby, tylko cały czas nie wiem, czy to moje wyłączanie w taki sposób jest dobre, czy złe. No ale nic, to jest moje ryzyko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może teraz pokażę, bo dzisiaj to wyłączyłem w inny sposób. Wyłączyłem to nie pilotem, tak jak ostatnio. Mamy teraz na wyświetlaczu błąd F1, czyli prawdopodobnie błąd czujnika. Błąd czujnika. Dobrze, wracam z powrotem tutaj. Nie planowałem tego filmiku w tym momencie, ale się trafiło. Tutaj na pewno teraz muszę poczekać, mamy 16 stopni. Na pewno muszę poczekać dłużej, bo na grzejnikach mam tylko około 30 stopni. To jest naprawdę mało. I nie wiem, co się stanie, jak się włączy, jak włączę ten defrost. Jest to za mało. No ale nic, zobaczymy. Zawsze mogę to wyłączyć. W tym wypadku przydałoby się wspomożenie tego defrostu, czyli w postaci na przykład dużego zwiększenia przepływu wody. Ja bym to widział jako nawet włączona równolegle pompka w tym momencie, czyli ten przepływ razy 2, żeby było tam przynajmniej około 30 litrów na minutę, czyli tam z 1,5 metra, czy nawet więcej. Bądź mam też projekt grzałki przepływowej. Wtedy włączanej, żeby podnieść to temperaturą. W tym momencie ta grzałka znajduje się tu w tym moim buforze, który też będzie testowany, ale to wszystko czas i próby, tak? A chwilę też teraz tutaj zapauzuję. Muszę się naszykować w inny sposób. Dobrze. Witam po pauzie. Załączyłem z powrotem czujnik. Widzę, że defrost się zaczął, czego się nie spodziewałem. Czyli defrost powtórny znowu się zaczął, czego się nie spodziewałem. Temperatura nam leci. Zobaczymy, do jakiej wartości. Sprężarka się wkręca. Mówię, ten mój zwład wody był bardzo mały. Teraz w tym momencie temperatury tam po lewej stronie mamy wody w granicach 25 stopni. To jest malutko. Przepływ 14 litrów na minutę. Ale jestem naszykowany, żeby zatrzymać po raz trzeci
jak będą jakieś krytyczne wartości, ten defrost. Pewnie tutaj teraz wystąpi taka historia, że być może wymiennik zacznie od góry się mrozić. Zacznie się od góry mrozić, bo temperatura wylotowa będzie tam już mała. Bo widzę, że jest temperatura wylotowa z wymiennika 23 stopnie. Temperaturę mamy tam koło 1 zewnętrzną stopni. Sprężarka jest bliska mocy maksymalnej. Kurczę, nie widać tutaj 15 amper. Wracam z powrotem do obserwacji temperatury zewnętrznej wymiennika, bo to ona jest najważniejsza, żeby nie zmroziło tego. 2 stopnie, to chyba 2,5, chyba idzie w górę. Czyli, ale proszę zauważyć, temperatura wyjściowa z wymiennika spada już do 19 stopni, gdzie temperatura gazu na cienkiej rurce. Celowo teraz nic nie mówiłem wcześniej, żeby było słychać tą pracę. Nie wiem, co to jest, chciałbym wiedzieć. Chyba defrost się skończył. Nie było takiej tragedii, bo tu temperatura leci do góry, widać. I tutaj mamy też do góry. Spostrzeżenia moje takie z tego, że temperatura na cienkiej rurce nie zeszła nawet na minus, bo nie pozwoliłem do tego. Z podpowiedzi kolegów tutaj, które otrzymuję przy tej jednostce, temperatura na cienkiej rurce nawet potrafi pokazać minus 20. Minus 20 w takich parametrach. Nie wiem, jaka by się wtedy tu pokazała temperatura na wymienniku zewnętrzna. Pewnie byłby zaszroniony. I czy by doszło do zatrzymania tego niskiego przepływu, też nie wiem. Chyba nie podejmę takiej próby nigdy. Czas nagrywania mam już 12 minut. Wiem, że trzeba kończyć, bo jest chyba limit 15 minut, z tego co się dowiaduję. Ale widzę, że sprężarka idzie do góry. Zapauzuję. Odpauzowałem. Nauczyłem się już czegoś. Śmieję się, bo coś już wiem teraz, jak się obsługuje ten telefon. Chcę pokazać, jak to wygląda po defroście. Bo zaraz będę musiał przerwać to nagrywane. Wymiennik jest odszroniony. Widać, może coś zobaczymy z tyłu, może mi się uda. Cały ładnie odszroniony. Ciężko powiedzieć, czy jakieś tam strawki są, jakieś widać było. Ale wody chyba z niego nie zeszło dużo. Dobrze, to tyle. Wyszedł mi filmik przypadkowo, ale będzie to cenne doświadczenie. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz pozdrawiam.